Parę dni temu wrzuciłem wam odcinek, gdzie poinformowałem was o tym, że oficjalnie w Brawl Stars w Chinach dostali skrzynki. Nie tylko megaboxy, brawlboxy i bigboxy, ale dostali też dwie nowe skrzyneczki. I dzisiaj dowiedzieliśmy się, co dokładnie można w nich zdobyć. I będziecie w szoku, co w jednej skrzynce można trafić, a bardziej ile rzeczy. Podpowiem wam, że jest ich ponad 100. Dzisiaj pokażę wam, jak wygląda otworzenie takiej skrzynki, bo mam takie nagranie, to jest naprawdę za mocne. Ale zanim do tego przejdę, mam dla was równie mocną rzecz. Mianowicie, jak wiecie, za parę dni wychodzi ten oto skineczek do Spike'a. Może jutro, może pojutrze, może za 3 dni. Cały jego zestaw będzie kosztował aż 299 gemów, więc jest bardzo drogi. Dlatego postanowiłem, że może zrobię wam na niego konkurs. Jeśli pod tym odcinkiem dacie radę dobić 4500 łapek w górę, no to wtedy walę wam konkursik, gdy ten skinek wyjdzie i ktoś z was będzie mógł go zdobyć za darmo. Oczywiście trzeba mnie subskrybować, jeśli chcecie brać udział w tym konkursie, więc już teraz najlepiej walnijcie subika, żeby tego nie przegapić. A no i przypominam o wpisaniu kodziku Tori w sklepie, bo to też będzie wymóg, żeby w tym konkursie brać udział, aczkolwiek no więcej się dowiecie, jak już po prostu ten skinek wyjdzie do sklepu. No i przy okazji każda osoba, która zakupi jakiś pakiet klejnotów z moim kodem lub jakiegoś nowego skina, bo teraz dużo nowych skinów wychodzi, no to zostanie pozdrowiona na odcinku, więc tutaj wysielam osoby, które ostatnio zakupiły coś z moim kodzikiem. Wielkie dzięki, ziomale, jesteście totalnymi szefami i serdecznie was pozdrawiam. Jak też chcecie być tutaj pokazani w kolejnym odcinku, wystarczy, że na tego maila, którego wam tutaj wyświetlam, wyślecie mi potwierdzenie, czyli nagranie lub screena, jak kupujecie coś z moim kodem. Ale dobra mordeczki, zanim przejdziemy do tematu skrzynek, patrzcie, co tutaj mamy w sklepie. Babeczkowy Dary za 79 gemów. No on tutaj powrócił. Bardzo fajny skinek na mocnej przecenie. Zastanawiam się, czego nie kupić. Oprócz tego aż piniata. Zobaczcie na tego kozackiego skina. To też jest przepiękny skinek. On był za ligę mocy tylko do zdobycia, więc jest okazja, żeby go zdobyć. I tutaj jeszcze wam wyświetlam wszystkie te skiny z Candylandu, które powróciły. No bo jest ich łącznie 4. Ja już tutaj nie mam magmowej Mandy ani gumi Bernity. No bo je już miałem z karnetu, bo tamten karnet miałem odblokowany. Ale jeśli ktoś z was nie ma któregoś z tych skinów, to myślę, że naprawdę warto sobie je zakupić, bo może to być ostatnia szansa na zdobycie tych skinów, nie licząc oczywiście babeczkowego Daryla, bo on jest dostępny na co dzień, ale w takiej niskiej cenie to pewnie długo go nie dostaniemy. I powiem wam szczerze, że aż muszę sobie zobaczyć dokładniej tego Daryla, bo ja się mocno zastanawiam nad zakupem jego. Nie wiem, czy czasem go sobie nie kupię, bo bardzo chciałem mieć tego skina, a teraz tak go przecenili. On normalnie kosztuje 149 gemów. No zobaczcie, jaki to jest śliczny skinek. Ej, on mi się strasznie podoba, naprawdę, widzowie. No chyba widzicie, że to jest przegiga kozacki skin, jeszcze ten ult ma taką babeczkę fajną, więc myślę, że mogę się na niego skusić. Napiszcie mi w komentarzu, czy wy macie któregoś z tych 4 skinów z Candylandu, które teraz wróciły. To postaram się przypiąć wam serducho. I zobaczmy jeszcze szybciutko tego Asha Pinatę, bo jego też jestem ciekawy. Ja wiem, że to nie jest nowy skin, ale ja testuję, jakby to były nowe skiny, ale po prostu mordeczki, ja już zapomniałem, jak one dokładnie wyglądają podczas gry, bo to też to są rzadkie skiny. Nie spotykamy często rywali, którzy grają na przykład Ashem Pinatą, więc powiem wam, że ten skinek też jest śliczny podczas grania. Zobaczmy jego ulta. Ej, kozacko, takie cukiereczki. Nie no, mordeczki, co jak co? Bardzo mi się podoba ten skin, więc najchętniej to bym kupił i tego, i tego. Mam w ogóle pewien mocny pomysł na odcinek za niedługo z innym youtuberem. Jeśli rzeczywiście go nagram, to możliwe, że moja szafka skinowa wzmocni się o bardzo dużo nowych skinów, ale zobaczymy. Wyczekujcie i subskrybujcie moje dwa kanały, żeby tego nie przegapić. Dobra, więc my przechodzimy sobie już do tematu Chin. Mordeczki, tak jak mówiłem, 2 dni temu wrzuciłem wam odcinek, którego miniaturkę tutaj wyświetlam i generalnie na tym odcinku dokładnie omówiłem wam nową aktualizację w Brawl Stars w Chinach, bo to, co oni tam dostali, to jakie tam mają zmiany, to jest przesada. Pokazałem wam nowe skiny u nich, które były przekozackie, no ale też między innymi właśnie pomówiłem o skrzynkach, bo to był główny motyw. I jak wiecie, oni tam mają takie specjalne skrzynki, które nie kupują za gemy czy tak dalej, tylko za nową specjalną walutę. Między innymi mają takie specjalne kredyty i tutaj ziomeczek sobie kupił megaboxa i po prostu go sobie otworzył, tak to wyglądało. Dziwne jest to, że trafił w nim tylko 2 rzeczy, były to monety i punkty mocy. A wiecie, co jest najlepsze? Że on to konto miał słabe, tam miał chyba tylko z 10 postaci, a mimo wszystko i tak nic praktycznie nie dostał w tym megaboxie. Więc niby te megaboxy są u nich normalne, ale tak naprawdę jak się je otwiera, to są bardzo znerfione. Za to znerfione nie są inne skrzynki. Bo jak wiecie, między innymi wróciła też tam taka skrzyneczka, którą wam tutaj wyświetlam. W sensie nie wróciła, tylko to jest nowa skrzynka, którą dostali. I to jest najlepsza skrzynka, jaką kiedykolwiek widzieliście, ale zarazem najdziwniejsza skrzynka, jaką kiedykolwiek widzieliście. O co w niej chodzi, co można w niej trafić, ziomale. Wyświetlam wam tutaj filmik autorstwa CLB, na którym widzicie, jak ta skrzynka jest otwierana. I na początku, gdy się otworzył, miał w niej tylko tak naprawdę monety i punkty mocy. Tak samo, nic nie było. Później, gdy otworzył, znowu tylko 2 rzeczy, czyli punkty mocy i monety. Ale za trzecim razem, jak ją otworzył, tak, to nie jest clickbait, to nie jest fake, widzowie. 106 przedmiotów.
I zobaczcie, co tutaj było. Ja wam wszystkie te przedmioty pokażę, filmik wam będzie leciał w tle, co on tutaj trafił i o co chodzi z tą skrzynką. Są bardzo małe szanse, że można w niej trafić 106 rzeczy, ale są na to szanse. Najczęściej, gdy ją kupicie, dostajecie dwa przedmioty: monety i punkty mocy. Ale jak macie wielkiego farta, to możecie wydropić w niej 106 przedmiotów. I to jest właśnie w niej piękne, że można trafiać ponad 100 rzeczy, tylko trzeba mieć naprawdę mega mocnego farta. Ale jak już wam się uda, to zobaczcie, co się dzieje. Jak ten chłop wymaksował sobie konto, nie? Link, jak coś, dam wam w opisie do źródła tego filmiku, osoby, która to otwierała. Ale to naprawdę nie jest fake, naprawdę takie coś istnieje. I wyobraźcie sobie, otwieracie skrzynkę, a w niej 100 parę rzeczy. Ja rozumiem, jak w Omega Boxach było po 13-14 rzeczy, wtedy to już było chore. Ale 106? Oni na serio takie coś w Chinach mają? I tak jak mówię, szanse na to są bardzo małe. Ale patrzcie, to już jakiś pierwszy zadymiarz był dropiony, sama sobie trafił jeszcze jako chromatyka, no bo w Chinach nie usunęli chromatyków. Więc żebyście się nie zdziwili, dlaczego oni tu chromatyków trafiają. W Chinach normalnie jeszcze chromatyki są. Tam są w ogóle zacofani, oni tam mają jeszcze karnet z Charlie. Więc no, tak to wygląda, ale naprawdę, widzowie, ja jestem w totalnym szoku. Patrzcie, 4 czy tam 5 postaci z rzędu już trafił i wszystkie to chromatyki kolejna. Tu same postacie dropią, nie. On sobie odblokuje normalnie wszystkich zadymiarzy dzięki temu jednemu boxowi. To jest za mocne, totalnie za mocne. Tu macie już w przyspieszonym tempie, gdy były trafiane między innymi też wyposażenia. Ich też było naprawdę mnóstwo, więc zobaczcie, co się działo. Macie to już tak na przyspieszeniu pokazane, bo też nie chcę, żebyście siedzieli i patrzyli przez 5 minut, co tutaj było w tym boxie. Ale naprawdę, jak się klikało i klikało, to tą skrzynkę otwierało się parę dobrych minut, że już normalnie palec mógł przez to boleć, nie żartuję, nie? Porąbane, co tu się dzieje? Zobaczcie, ile w ogóle tych wyposażeń. Do każdego zadymiarza, jakiego miał odblokowanego, chyba trafiał wyposażenia, nie? Porąbana skrzynka, no co ja mogę więcej o niej powiedzieć? Zobaczcie, i teraz będziecie mieli całą zawartość tej skrzynki. Oj, co jest? Ty, ile kredytów jeszcze tutaj dostał? Tylko u nich kredyty działają trochę inaczej niż u nas, ale patrzcie to, co jest grane. Nie mam pytań do tej skrzynki. Chcę teraz poznać wasze zdanie. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym boxie. Według mnie to jest mocna przesada. Ja nawet bym nie chciał mieć takiej skrzynki, bo ona by zepsuła cały fan z gry. Oczywiście, powtarzam, jest bardzo ciężko ją wydropić. Szanse są na to bardzo małe, dużo mniejsze na przykład niż na legendę w Stardropie. Aczkolwiek, no, są szanse i idzie to trafić. Jak ktoś by to trafił, to tak naprawdę przeszedłby już całą grę. Ale żeby tego było mało, ziomale, oni, gdy wchodził im ten update nowy ze skrzynkami, dostali też darmowe prezenty. I tutaj macie oficjalną grafikę z oficjalnych postów Brawl Stars chińskiego, gdzie są pokazane nagrody, które dostali. No i między innymi dostali losowe hiperdoładowanie, tak, dokładnie, za darmo, po prostu w sklepie na nich czekało. Oprócz tego dostali dwa razy, tak, nie tylko raz, dwa razy 1000 błyskotek w różne dni, bo oni codziennie dostają jeden darmowy prezent, nie? No i dostali jeszcze gemy, tylko ich chyba akurat nie aż tak dużo, bo chyba tylko 5. Bardzo dziwne jest to Brawl Stars, naprawdę. No ja nie wiem, co mogę tutaj powiedzieć, widzowie, ale to jest tak dziwna gra u nich, tak dziwna wersja tego Brawla. A no i jakby was interesowała cena właśnie za te skrzynki nowe, jak to wygląda z nimi sytuacja, no to macie tutaj takie specjalne chociażby oferty, gdzie możecie za 260 takich oto bilecików kupić sobie 5 tych skrzynek. Jeszcze w zestawie są monety. Za 540 takich bilecików u nich specjalnych możecie kupić sobie 10 takich skrzynek, a za 1100 możecie kupić ich 20. Tutaj wyświetlę wam jeszcze screena, gdzie dokładnie macie pokazane ceny tych bilecików, jak to tutaj wygląda. Do końca nie znam się na walucie chińskiej, aczkolwiek jeśli ktoś się zna, jak to wygląda z walutą chińską, to tutaj macie po prostu pokazane, możecie sobie pozmieniać na polskie i wtedy dokładnie wyliczyć, ile to kosztuje. Możecie napisać w komentarzach, jak ktoś wie. Ale żeby tego było mało, propos Chin, patrzcie, co tutaj wyświetlam. To też nie jest żaden fake, widzowie, takie coś u nich normalnie jest w grze. I o co chodzi z tym malutkim megaboksikiem, który tam sobie lata, jeszcze jest epicki. Jest to mordeczki plecak. O tym też wam jakiś czas temu nagrywałem odcinek, że oni tam mają skrzydła, plecaki i tak dalej. Mogą sobie je dokupywać i po prostu zakładać do swoich zadymiarzy, gdy grają. Ktoś, gdy to sobie zakupił, założył to do zwykłej szeli i patrzcie, jak to wygląda. No przecież to jest kozackie. To akurat chciałbym mieć bardzo w naszym brawlu. Normalnie chodzicie i macie na plecach megaboxa, taki plecaczek. Nie no, rozwalają mnie te Chiny. Ja już tak wyczekuję, jestem wielkim fanem ich aktualizacji, bo są tak dziwne. Jak wyjdzie coś nowego związanego z Chinami, to oczywiście jak najszybciej nagram wam o tym odcinek i was o tym poinformuję, więc wyczekujcie.